Może chce pan oczyścić ubranie? Zapraszam do łazienki. O Boże, mój pokoszka! Daj jej teraz. Teraz niczego nie przełknie! Gdzie jest łazienka? Pokażę. O nerwy! Atak nerwowy! Jest pani matką! Anet, czy się to pani podoba, czy nie? Rozumiem, że jest pani roztrzęsiona. Zawsze mówię, z nerwami jeszcze nikt nie wygrał. A mi wchodzi zawsze w kręgi szyjne. Blokada kręgów szyjnych. Co robimy z kokoszką? Ja bym zdezynfekował panem propeler. Problem tylko jak wysuszyć. Albo przemyj wodą i spryskaj perfumami. Perfumami? Weź mojego kurosa, w ogóle go nie użyłem. To papier się pofałduje. No to można rozprostować, nie wiem. Susząc suszarką, a potem kładą na wierzchu inne książki albo wyprasować żelazko. Odkupię pani. Jest nie do zdobycia, już dawno wyczerpany. Tak mi strasznie przykro. Ja się tym zajmę. Wero, uratujemy go. To wydane ponad 20 lat temu wznowienie katalogu londyńskiej wystawy z 53 roku. Przynieś suszarkę i kurosa. Z tej czapce, z ręcznikami. W łazience jest jej mąż. Przecież nie jest goły. Już prawie wszystko gotowe. Poprzecieram jeszcze inne katalogi. To co? Sikam. Gdzie jest suszarka? Zaraz ją przyniesie. No to nie, no to poczekajmy. Kurosa damy na końcu. Czy ja też mogę skorzystać z łazienki? Tak, tak. Tak, tak. Oczywiście. Nie wiem, jak mam przepraszać. Upiorny koszmar. Ten typ lepiej niech mnie nie prowokuje. Ona też jest okropna. A nie aż tak. Jest fałszywa. Ona mi mniej przeszkadza. Oboje są okropni. Dlaczego trzymasz ich stronę? Nie trzymam ich strony. Grać nas głosu chcę, żeby Big był syty i owca cała. Nic podobnego. Przechwalasz się swoimi wyczynami szefa bandy? Mówisz im, że mogą robić z synem co chcą? Chociaż dzieciak stanowi zagrożenie publiczne? Kiedy w grę wchodzi zagrożenie publiczne, sprawa dotyczy wszystkich! To jest straszne, że obrzgała mi książki. O, malarstwo świata. Jak się czuje, że się puści pawia, powinno się jakoś uprzedzić. Witkacy. Och, chyta.